Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 233. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Czy uważasz się za osobę kreatywną? Czy czujesz się artystą? A co gdybym powiedziała, że każdy z nas ma predyspozycje artystyczne i że używa na co dzień swojej kreatywności? No bo kreatywność dotyczy przeróżnych sfer naszego życia. Nie musi być związana z malowaniem obrazów, garncarstwem czy robieniem biżuterii z koralików. To może być gotowanie, opowiadanie historii czy granie w planszówki. Podobnie w przypadku pracy. Kto powiedział, że nauczyciel, prawnik czy barista nie są kreatywnymi profesjami? Niezależnie od tego, czy wykorzystujemy ją w pracy czy w czasie wolnym, pobudzanie swojej kreatywności to bardzo ważny aspekt naszego życia. Wprowadza do niego element zabawy, relaksu, medytacji, ale też dyscypliny. Zaprosiłam do siebie graficzkę Pole Lisowicz, aby dowiedzieć się, jak nauczyć się odkrywać swoją kreatywność. Porozmawiamy o tym, czy artystyczną smykałkę można złapać w dorosłym życiu. Dowiemy się, dlaczego nawet do przyjemnych rzeczy należy się czasem zmusić oraz jak życie w Kopenhadze wpływa na naszą inspirację. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest marka Lego. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Polą Lisowicz. Cześć Pola. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię, a raczej łączyć się z Tobą. Jeszcze szczególnie, że jesteś teraz w jednym z bardzo lubianych przeze mnie miejsc, czyli w Danii. I pomyślałam sobie, że na początek zapytam Cię o to, czy Ty uważasz siebie za artystkę? I tak, i nie. Wiesz, zawsze to słowo dla mnie trochę brzmiało jak wyolbrzymione, bo artysta zawsze wiązałam z kimś pokroju, nie wiem, Picasso, albo takie większe, bardziej znane imiona. Chociaż patrząc na to, co robię na co dzień, to myślę, że mogę się tak nazwać. Choć nadal nie jestem do końca, nie do końca czuję się komfortowo z tym mianem. Bardziej lubię się określić tak zwanym zwierzęciem kreatywnym. Ja po prostu lubię się bawić różnymi technikami, metodami. Nie zawsze też jest to sztuką przez duże S, tylko upustem kreatywności i wyobraźni. To kim w takim razie jest zwierzę kreatywne? Tak, no jak dla mnie to po prostu osoba, która lubi się bawić swoją wyobraźnią i nie ogranicza się właśnie do różnych technik czy mediów, zgłębia po prostu swoją pasję do różnych, to właśnie do bycia kreatywnym i staram się to robić na co dzień i polecam każdemu, żeby spróbował, bo to jest naprawdę dużo zabawy. Ale od zawsze tak miałaś? Od zawsze uważałaś siebie za nie wiem, kreatywne dziecko i ciągnęło cię do przeróżnych zajęć, zadań, prac właśnie z tej kategorii? Czy to jest coś, co odkrywałaś na przestrzeni lat, na przestrzeni swojego życia? Tak, ja od zawsze lubiłam rysować. Lubiłam coś tam wymyślać, jakieś historie, jak się bawiłam zabawkami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie było to jakby moim głównym punktem zaczepu. Ja bardzo dużo też lubiłam uprawiać sport przez większość mojego tego młodszego życia jako dziecko. Bardzo dużo grałam w piłkę ręczną, bo to było wtedy około 7-8 lat. Tak naprawdę wiązałam też z tym swoją przyszłość, ale niestety kontuzja się stała i nie udało mi się wrócić do tego już na takim poziomie, co chciałam. Wtedy też moja mama zauważyła, wiesz, że
no, nie czułam się z tym najlepiej, więc sama zaproponowała to, żeby się może wyprowadzić za granicę, spróbować studia kreatywne. Co wiem, że nie było na pewno dla niej łatwą decyzją, bo no, rodzice zazwyczaj lubią mieć dzieci blisko siebie. Dlatego doceniam to, że ona to zaproponowała i zawsze będę doceniać, bo naprawdę dało mi to rozwinąć swoje skrzydła. Ale czy to znaczy, że właśnie twoja decyzja o pójściu w taką stronę bardziej kreatywną, zawodową, no bo poprzez studia była właśnie spontaniczna, że planowałaś dla siebie zupełnie inną ścieżkę i nagle bez przygotowania, nie wiem, bez wchodzenia na kursy stwierdziłaś, że spróbujesz właśnie artystycznej szkoły, czy tak naprawdę nie mówisz nam całej prawdy i byłaś świetna i robiłaś super pracę i projekty i po prostu dostałaś się tam bez problemu i to było to? Wiesz co, te studia, które zaczęłam tutaj w Danii, w Aarhus, parę lat temu, były bardziej skierowane na... One może nie były szkołą typu ASP, jak mam w Polsce, to było bardziej kreowanie komunikacji wizualnej i mediów, więc jako tako tam z portfolio nie musiałam się stawić, żeby jakby zostać zaproszoną do dołączenia na ten program. Bardziej oni zwracali chyba uwagę na zdolności językowe, w sensie, czy po angielsku byłam w stanie się dogadać. I też, co było bardzo ciekawe wtedy, bo mieliśmy jakby spotkanie z duńskimi nauczycielami w Warszawie na tym takim etapie rekrutacji. Pamiętam mnóstwo moich znajomych wtedy, nieznajomych, znajomych, z którymi później nawiązałam znajomość, jak już wszyscy się tam dostaliśmy na studia. Bardzo byliśmy na początku zestresowani, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jakiego typu pytań się mam tam spodziewać. I jak się okazało, to właśnie pytania były bardzo niespodziewane, bo zostaliśmy zapytani o to, czy jesteśmy komfortowi z faktem, że jakby opuścimy swoją rodzinę, swoich bliskich, swoich przyjaciół i czy jesteśmy gotowi na to, żeby to mentalnie udźwignąć, ale też czy finansowo jesteśmy gotowi na przeprowadzkę do Danii, bo jednak no, nie oszukujmy się, nie jest to najtańszy kraj. Więc no, było to bardzo ciekawe przeżycie. Natomiast wracając jeszcze trochę do twojego pytania. Nie chodziłam specjalnie na jakieś kursy, będąc dzieckiem. Po prostu lubiłam to robić w wolnej chwili. Tam zawsze jakiś Photoshop się przewinął. W pewnym taki prosty kupiłam program. Tak. Przez jakiś czas też bawiłam się tam na tablecie graficznym, takim podstawowym. No i jakoś ten bakcel się tam zakręcił. I tak się pociągnęło temat później. No, niespodziewanie też, no bo kontuzja. kontuzji nie planowałam. Ale mega ciekawe jest to, co powiedziałaś o tych pytaniach rekrutacyjnych i zastanawiam się, czy to jest kwestia w ogóle szkolnictwa w Danii, czy masz w ogóle takie obserwacje albo dane, czy to jest specyfika twojego kierunku i jakiejś takiej wrażliwości, która tam jest? Wiesz co, myślę, że jeśli chodzi o Duńczyków, czy też nauczycieli w Danii, oni są po prostu bardzo ludzcy. Przynajmniej większość, nie przychodzi mi na myśl żadna osoba, żaden nauczyciel, nauczycielka, którą tu poznałam, która by tak naprawdę nie sprawiała takiego ludzkiego wrażenia. Jedną z też ciekawych rzeczy, trochę nawiązującą do tego, jest to, że my tak naprawdę tutaj, zwracając się do nauczycieli na zajęciach, nie używaliśmy zwrotów typu pan, pani, pani profesor, tylko po prostu mówiliśmy do nich po imieniu. Bardzo luźna relacja i myślę, że to też wpływa na to, jaką relację się ma z tymi nauczycielami, bo jakby zmniejsza to dystans między uczniem a nauczycielem i sprawia, że też jesteśmy wtedy chyba bardziej skłonni, żeby zadawać więcej pytań. Nie stresujemy się, czy coś, o co zapytam, może być głupie. I też czujemy się bardziej sobą, tak mi się wydaje, a kiedy rozmawiamy o pracy kreatywnej, twórczej, no to chyba to jest dosyć ważne, nie? Żeby się połączyć z tym, co się w nas tak naprawdę dzieje i być skomunikowanym właśnie z tymi przeżyciami, z tym komfortem, z dyskomfortem. Jak no, tak, dokładnie. No, kreatywność to jest też forma ekspresji samej siebie, więc to jak najbardziej jest ważne w tej dziedzinie. Powiedziałaś, że miałaś od dziecka takie ciągoty, ale zastanawiam się, czy
każdy z nas ma w sobie ten pierwiastek kreatywności, bo wiesz, czasami jest nam wmawiane, że ty jesteś umysłem ścisłym, ty jesteś świetny w tym, o tutaj mamy artystkę, tutaj mamy właśnie sportsmena czy sportsmenkę. I ta kreatywność jest trochę tak zarezerwowana dla tych, dla jakiejś tam grupy dzieciaków, które potem może idą w stronę rozwijania tego, nie wiem, właśnie na studiach czy zawodowo. Czy uważasz, że rzeczywiście tak jest? Czy ta kreatywność drzemie w każdym? Tutaj myślę, że ciekawym pytaniem może być, czym tak naprawdę jest kreatywność, bo myślę, że przejawia się ona w różnej formie, w różnych dziedzinach. Kreatywnym może być zawodnik na boisku, bo myśli, jak strategicznie podejść do spotkania z przeciwnikiem, z rywalem. Kreatywność może się też przejawiać w gotowaniu. Ja kucharką nie jestem, ale czasami jak widzę, co tutaj znajomi działają w kuchni, to po prostu szczękę zbieram z ziemi, bo jestem pod takim wrażeniem. Kreatywność, wiadomo, co jest chyba jakby dziedziną, z którą jest najbardziej powiązana, to właśnie coś wizualnego i to wiadomo. Ja myślę, że często tutaj lubię jakby też wziąć pod uwagę to swoje dzieciństwo, te pierwsze lata mojego bytu na tej ziemi, gdzie, i to też słyszałam jakiś czas temu na jakiejś konferencji, ktoś zauważył, że jakby będąc bardzo młodym, mówimy do wieku około 5 lat, wtedy jakby nie jesteśmy zbyt świadomi tego, co się dzieje wokół, więc jakby automatycznie nasze ciało, nasz organizm jakby nas nakierowuje na to, co nas ciekawi najbardziej. I wtedy nie myślimy, czy to, co robię, przyniesie mi pieniądze, czy sławę, czy karierę. Po prostu robimy, na co mamy żywnie ochotę i się tym bawimy. Więc na tej konferencji też osoba, która to prowadziła, wspomniała, że często ludzie zastanawiając się już w życiu dorosłym nad tym, co powinni robić, albo nad tym, do czego powinni wrócić, żeby mieć więcej zabawy na co dzień, to warto po prostu pomyśleć o tym, co się robiło wtedy. Albo zapytać rodziców, jak się nie pamięta. Ja uwielbiałam właśnie rysować, potrafiłam siedzieć z ołówkiem i kartką papieru przez godzinę. Lubiłam też biegać za piłką z chłopakami na osiedlu, więc A jakoś to super, się to, że to mówisz. Super, że to mówisz, bo też właśnie spotkałam się ostatnio z takimi wskazówkami wręcz, że jeżeli poszukujemy w swoim życiu jakiejś takiej większej wolności i zabawy, to wróćmy pamięcią do tego, co robiliśmy jako dzieci. I ja na przykład nigdy jako dziecko nie utożsamiałam siebie z artystką i potem też poszłam w taką stronę, że to było dla mnie zupełnie jakiś taki obcy termin. A dopiero ostatnio zdałam sobie sprawę, że właśnie jako mała dziewczynka pisałam wiersze. Pisałam piosenki, rysowałam, pamiętam, przeglądałam gazety mojej babci i rysowałam sobie jakieś znane osoby, rysowałam ich portrety. Albo uczyłam się nawet z jakichś takich tutoriali, jak narysować proporcjonalną twarz. I to była ogromna część właśnie tego, kim jestem, kiedy tego za bardzo nie analizowałam, tak? Bo nie myślałam sobie, że teraz zostanę pisarką, zostanę piosenkarką albo właśnie zainwestuję swój czas wolny i pieniądze rodziców w jakieś zajęcia dokształcające mnie w tym kierunku, tylko to było po prostu dla mnie, tak zupełnie bez żadnych oczekiwań. No i właśnie tutaj rodzi się taki wątek, czym jest kreatywność w naszym życiu, kiedy ona jest formą rozrywki, czasu wolnego, a jaka jest kreatywność, kiedy staje się twoją pracą? Ona ma chyba różne oblicza. Jestem ciekawa, czy ty to rozróżniasz i czy potrafisz też czerpać z tej kreatywności i cieszyć się nią, kiedy staje się twoim narzędziem. Tak, jak najbardziej pracowanie z tym, co się lubi robić na co dzień, to jest naprawdę ciekawe przeżycie i ciekawe odczucie, fantastyczne odczucie. No niestety, praca jak praca, czasami się też wplecie ten element czegoś, czego nie do końca lubimy, bo są maile, są spotkania, czasami po parę godzin, które potrafią zająć. Ja jestem generalnie osobą, która
lubi bardzo szybko przejść do konkretów i tam nie lubię się rozdrabniać na drobne. Więc takie no, rzeczy czasami mnie męczą, no ale wtedy też warto sobie po prostu zadać pytanie, okej, mogę to po prostu przebrnąć przez te małe elementy na to, na korzyść tego, że faktycznie mogę się później bawić kreatywnością i po prostu kreatywnością, która wtedy staje się też moim zawodem. Wiadomo, ja też przez to, że wiesz, pracując na co dzień dla Lego, które jest dość, jakby to powiedzieć, firma ma po prostu swoje wytyczne, jeśli chodzi o projekt. Musi tam być dany styl określony, użyty w różnych grafikach i tak dalej, więc nie mogę się spoza tych ram za bardzo wybić, no bo wtedy Lego nie wyglądałoby jak Lego. Więc bawię się tam bardziej wtedy humorem i jakby nakreślaniem historii w tych grafikach. Natomiast jeśli chodzi o sam styl, to ja wtedy zazwyczaj jak się już skończy mi się dzień z Lego, te 8 godzin tam minie, to wtedy lubię po prostu popracować nad swoimi własnymi projektami, bo jest to jakby strefa, gdzie mogę rozwijać inne przestrzenie swojego zainteresowania. Ale wtedy umiesz jakby oddzielić to na takiej zasadzie, że teraz robisz to po prostu dla siebie, czy też jakby masz już taki cel, żeby to jednak obrócić w jakiś projekt, na przykład właśnie zawodowy, komercyjny, czy to jest takie rysowanie do szuflady? Teraz jak zazwyczaj robię jakieś właśnie projekty bardziej dla siebie, ja lubię wziąć pod uwagę to, jak czas, który na to spędzam, może mi procentować idąc naprzód. Teraz na przykład często spędzam czas na projektowanie różnych wzorów tatuaży w wolnych chwilach, bo zajmowałam się tym wcześniej, uczyłam się tatuowania w lokalnym studio. Niestety coś tam nie wyszło po drodze, więc musiałam na chwilę zapauzować ten temat, ale nadal chcę do tego wrócić w jakiejś przyszłości, nie wiem, czy niedalekiej, czy dalekiej, czas pokaże. No ale jakby nie chcę zapomnieć tego jak mięśnia, bo tak naprawdę projektując akurat coś tak specyficznego, to wymaga po prostu praktyki, wprawy, powtarzalności, żeby ten mięsień nam nie osiadł, żeby dalej tam był i działał. Więc tak, wszystko co robię w wolnych chwilach, to staram się jakoś tak przemyśleć, zaplanować, żeby tam zbyt dużej przypadkowości w tym nie było. Bo nadal, mimo że to planuję, to sprawia mi to przyjemność i po prostu się tym bawię. To jest też dla mnie fascynujące. Zaplanowanie pracy, zadania, projektu, który opiera się na kreatywności, która jest trochę przeciwieństwem planowania jakiejś takiej struktury. Czyli musisz trochę zachować taki balans między tym, że jest to przemyślane, jest tutaj intencja, ale dajesz też sobie przestrzeń na to, żeby poczuć właśnie tą swobodę. Czy to jest jakby, jakie czynniki muszą twoim zdaniem być spełnione, żeby człowiek mógł poczuć się kreatywny, zainspirowany i coś stworzyć? Niezależnie od tego, czy przyświeca mu jakiś konkretny cel, czy robi to po prostu dla tak zwanego fanu. Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo tak jak wspomniałam wcześniej, tej kreatywności jest no, sporo różnej wokół nas. Nie wiem, dla mnie to czasami jest chwila zebrania myśli. Czasami coś stanie się w ciągu dnia, co jakby zainspiruje tok mojego myślenia, który też często lubię zobrazować i przez to też wyciągnąć z głowy, żeby więcej miejsca w tej głowie zrobić. Ja myślę, że bardzo ludzi kreatywnych to robi, że przelewa swoje myśli, intencje na papier, czy to jeśli chodzi o kreacje wizualne, czy pisane. Mnóstwo różnych rzeczy tam można w to włożyć. Myśli, inspiracja z otaczającego nas świata. Czasami też mi się zdarzy po prostu zobaczyć coś fajnego na ulicy i czy to jest jakaś płaskorzeźba, czy kolory specyficzne budynku, obok którego przechodzę. Więc no, czynników jest sporo i ciężko je nakreślić. Ja myślę, że warto tutaj po prostu mieć otwartą głowę i oczy, i uszy,
I nie zamykać się na bodźce zewnętrzne. Znaczy, myślę, że to jest totalnie kwestia indywidualna, tak jak mówisz, ale to, co wybrzmiewa, to jest chyba takie pozwolenie sobie na to, żeby do nas właśnie ta inspiracja przyszła, właśnie nie przebodźcowywanie się tym, nie wiem, telefonem czy życiem codziennym, tylko danie sobie trochę luzu, bo wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy tak bardzo przytłoczeni informacjami, to ciężko jest znaleźć przestrzeń na to, żeby powstało coś nowego, no bo tam po prostu nie ma tego miejsca. I tak jak powiedziałaś, to brzmi trochę jakby praca twórcza, kreatywna była sposobem nawet na uwolnienie emocji albo przeżywanie jakichś trudnych rzeczy. Zresztą no, wiemy to nie od dziś na podstawie historii różnych artystów i tego, jak ich życie wewnętrzne potem rzutowało na ich dzieła, ale nawet patrząc na korzyść samego artysty, to jest też takie uspokajające, uwalniające, wręcz takie autoterapeutyczne. Więc może to też jest dla ludzi czynnik, który sprawi, że będą chcieli spróbować pobyć kreatywnymi, a nie tylko zadaniowymi. Tak, jak najbardziej. Totalnie się z tym zgadzam. Myślę, że przykro mi widzieć, że ludzie nie dostrzegają, jak bardzo korzyści mogą uzyskać właśnie z tych takich sposobów spędzenia czasu poza telefonem. Po prostu robiąc coś własnymi rękoma. I to nie musi być rysowanie, może być gotowanie, może być bieganie. Po prostu odcięcie się od tych bodźców, które są jakby nam narzucone przez te mobilne urządzenia, którym się otaczamy. To też... Wiem, że ludzie są często, wiem, bo rozmawiałam na ten temat ze znajomymi, często się zdarza, że ludzie są po prostu bardzo krytyczni wobec siebie, bo spodziewają się czegoś, jakiegoś dzieła po spędzeniu nad czymś godziny, gdzie to jest oczywiście bardzo błędne podejście. Wcześniej nawiązywałam do mięśnia jako coś, co powinniśmy budować, i kreatywność moim zdaniem jest tak jak mięsień, no, w ręce czy w nodze, czy gdziekolwiek, gdzieś na ciele. To trzeba po prostu ćwiczyć, trenować. Nie chodzi tu tylko często też o samą praktykę, ale nawet zbiór referencji, zbiór idei, do których możemy później referować, odnosić się. Więc tak... Tutaj zależy od nas wszystkich, od nas każdego z osobna, co po prostu chcemy z tego wynieść. Czy chcemy być po prostu mistrzami w danej dziedzinie, czy chcemy bardziej się skupić na tym, żeby po prostu mieć z tego fun, dobrą zabawę i się też jednocześnie odprężyć. Bo tak, działanie nad czymś własnymi rękami, tworzenie czegoś, to jest naprawdę odprężające i takie dość... Jest to sposób medytacji. Ale super, że mówisz o medytacji, i to też łączy mi się z tym, co powiedziałaś o tym, że tych wersji kreatywności i nawet zawodów kreatywnych może być bardzo dużo. Ja sama podałam takie mocno stereotypowe przykłady, a w każdej branży, nawet wiesz, przyszło mi do głowy przemówienie adwokata. Ile tu jest też potrzeba kreatywności, czy wręcz teatralnej pracy i w każdej branży, w każdym zawodzie myślę, że możemy ten pierwiastek kreatywny odnaleźć. I tak samo w przypadku medytacji. Jedni będą siedzieć w ciszy na poduszce, część osób będzie gotowała, a inni będą sobie malować. I to jest chyba o tym, żeby każdy po prostu zastanowił się, co jemu sprawia frajdę, a nie też im więcej mamy jakichś trendów, i to też jest super, no coraz więcej się mówi o tym, żeby o siebie zadbać, ale my czasami tak jeden do jednego chcemy odtworzyć jakiś pomysł, czyjś pomysł, zamiast zapytać się siebie, który pomysł jest tak najbardziej nasz. I to, co powiedziałaś o byciu mistrzem, jest mi to na przykład bardzo bliskie, bo mi się kiedyś wydawało, jak byłam dzieckiem, że każdy musi być w czymś mistrzem. I pamiętam, jak miałam kilka lat, no pewnie, nie wiem, z 12, i zastanawiałam się, w czym ja będę mistrzynią, no bo już nie zostało mi za dużo czasu i byłam bardzo przejęta, czy ja mam zostać tenisistką, no bo sobie grałam w tenisa, czy ja mam wygrać You Can Dance, bo też tańczę, i taką dużą ulgą było zrozumienie, że większość ludzi nie jest w niczym mistrzami i to jest okej. I praktykowanie tych wszystkich rzeczy, czy artystycznych, tutaj tanecznych, czy sportowych, jest po prostu dla nas
i niesie za sobą wiele korzyści, nawet jeśli nie wygramy albo właśnie nie stworzymy takiego dzieła. Więc to, co mówisz, też pokazuje, że my mamy bardzo dużo oczekiwań wobec siebie, kiedy sięgamy po jakieś kreatywne prace. Tak myślę sobie, co teraz jest modne, nie wiem, garncarstwo na przykład, albo tak jakaś tam ceramika, tak? Albo właśnie malowanie. I zapominamy, że to ma być chyba właśnie malowanie dla malowania, a nie dla wieszania swoich prac w galerii. Tak, dokładnie. Ciekawe zjawisko tutaj też, jeśli chodzi o właśnie te techniki tradycyjne. Ja sama przez to przeszłam w trakcie korony, właśnie epidemii koronawirusa. To było naprawdę, to jest nadal ciekawe zjawisko dla mnie do obserwowania, jak mnóstwo ludzi jakby przeniosło swój fokus, swoje skupienie właśnie z technik digitalowych na właśnie te tradycyjne. Myślę, że to całkiem możliwe wiązało się z faktem, że mieliśmy trochę więcej czasu na zastanowienie się nad naszą codziennością, bycia też ciekawym tego, co inne jakby techniki mogą ze sobą przywieźć. Może też na pewno po części też wyjście z domu i pójście w jakąś przestrzeń, żeby doświadczyć czegoś nowego z grupą ludzi relatywnie ograniczoną, ale nadal z kimś innym niż my sami. Ale też myślę to, że spędzaliśmy tak dużo czasu przed ekranami na Zoomach i nas to po prostu zdrenowało, mam wrażenie, że okej, kochamy scrollować telefony, ale kiedy każde spotkanie jest przed komputerem, to aż nas ciągnie do tej kuchni, żeby zrobić ten chlebek bananowy czy jakąś kiszonkę albo właśnie polepić coś dłońmi, bo myślę, że nawet jeżeli jesteśmy mocno uzależnieni od ekranów, to nasz organizm aż się prosi o chwilę odskoczni, ale też, no właśnie, to jest chyba ważny czynnik, że taka praca z kreatywnością, praca nie zawsze manualna, ale powiedzmy taka analogowa bardziej, jest też w dobrym tego słowa znaczeniu uzależniająca, że jak my zasmakujemy tego, jak fajnie jest poczuć ten stan takiego kreatywnego flow, to chcemy więcej, nie? Tak. Ja myślę, że to po prostu natura ludzka. Nadal jakby pewnie sięgamy do naszych przodków i tak dalej, którzy jednak robienie czegoś własnymi rękami jest bliższe naszej naturze niż otaczanie się tym w sferze komputerowej. Ja najbardziej się z tobą zgadzam teraz. Ja o wiele więcej czerpię przyjemności właśnie z technik teraz tradycyjnych niż komputerowych. I tak, i po prostu się zastanawiam, czy ja wierzę, że jest mnóstwo takich ludzi, którzy ma podobne odczucia na ten temat. Więc moim zdaniem to ten cała pandemia jakby była przekleństwem, ale błogosławieństwem też jednocześnie, bo dała nam mnóstwo okazji na refleksję na temat codzienności i tego, jak naprawdę chcemy ją kreować na co dzień. Użyłaś stwierdzenia, że z tą naszą kreatywnością i płodnością jako artystów jest trochę jak z mięśniem, czyli że bywają momenty, kiedy po prostu musimy się trochę przełamać. Nie chcę używać słowa zmusić, bo ono jest dosyć mocne, ale jeżeli chcemy coś praktykować, to ta systematyczność jest ważna. No właśnie, więc pytanie brzmi, jak być systematycznym, pielęgnować to, ale jednocześnie czerpać z tego frajdę? No bo chyba do tego to się sprowadza, żeby był ten element zabawy, że kreatywność ma wyzwalać w nas tego właśnie małego dzieciaka, który się bawi. I jak to pogodzić? Czy robić to pomimo takiego czasami oporu i potem czerpać z tego korzyści? Czy czekać na moment, kiedy po prostu mamy ochotę się pobawić? W ogóle czy da się zmusić do zabawy? Dużo pytań naraz. Znaczy zmusić, nie zmusić. Ja myślę, że to jest kwestia po prostu czasami skreowania, przyzwyczajenia. Coś, co po prostu robimy już z automatu codziennie. Ja wiem, że próbowałam do tego tematu tak podejść wcześniej, parę lat temu, gdzie stwierdziłam, że okej, każdego dnia, cokolwiek by nie było,
nawet jakbym miała po prostu mnóstwo rzeczy do ogarnięcia, ja będę po prostu rysować coś nowego każdego dnia, czy tam tworzyć jakąś grafikę każdego dnia. Planowo miał to być rok. Ostatecznie skończyło się na 50 chyba dniach, co może nie jest zbyt dużym ułamkiem tego mojego planu, ale nadal przyniosło mi to naprawdę sporo korzyści i rozwoju. Więc no, planowanie to i zmuszanie siebie do czegoś może nie jest zbyt przyjemne na początku, ale przynosi na pewno wiele korzyści. Myślę, że planowanie też pomaga nam z taką strukturą i nadaniu też pewnego rodzaju ważności do tego, co chcemy osiągnąć. I tutaj znowu pytania, czy my chcemy się tym bawić, czy my chcemy to rozwinąć do jakiegoś stopnia, które na przykład pomoże nam zarabiać na tym, co generalnie lubimy robić, no bo ja bym nie planowała rzeczy, których bym nie chciała robić w przyszłości. Choć intuicja też jest ciekawą rzeczą. Kiedyś mi się obiło uszy stwierdzenie, że intuicja jest swego rodzaju zmysłem, o którym zapominam na co dzień. To też jest ciekawe. Ja czasami w ciągu dnia nie zmuszam się do zrobienia czegoś w danej chwili, tylko czekam właśnie na takie jakieś uczucie w środku, że okej, teraz myślę, że to jest dobry moment, żeby do tego przysiąść i to ogarnąć. Czy to działa? Ciekawie. Często mam wrażenie, że faktycznie jest to efektywne. Mam wrażenie, że wtedy też szybciej mi jakieś zadanie mija. Ale wiadomo, intuicja to takie uczucie, ten bodziec z wewnątrz czasami przyjdzie, czasami nie, więc myślę, że nadal planowanie czegoś jest o wiele bardziej efektywne i rozwijające idąc naprzód. Tak, szczególnie jeżeli na przykład przyświeca nam to, że chcemy poczuć się dobrze, chcemy poczuć się lżej, chcemy mieć to uczucie medytacji, to czasami im większy jest ten nasz wewnętrzny opór, tym bardziej tego potrzebujemy. I ja widzę taką analogię choćby do ćwiczeń fizycznych i też tą dualność, że jeżeli chcemy zadbać o zdrowe, sprawne ciało, no to jeżeli będziemy tylko to robić wtedy, kiedy nam intuicja podpowie, żeby pójść pobiegać albo zrobić jakiś trening, no to spoko, tylko że ta intuicja bywa różna i dla niektórych ona będzie podpowiadała usiąść na kanapie, okej, też jest spoko, jakby to też może być nam potrzebne, żeby po prostu odpocząć, tego absolutnie nie neguję, ale myślę, że nasze ciało jest i umysł przede wszystkim są na tyle sprytne, żeby nas zniechęcać do tych rzeczy, które wymagają pewnego wysiłku, więc to zaplanowanie i trochę takie przymuszenie się po prostu może finalnie być dla nas korzyścią i wejść nam właśnie w nawyk, bo to też jest to, o czym mówisz, że my, ty siadając przez 50 dni, po jakimś czasie już siadałaś z automatu, ja tak mam na przykład, wiesz, z praktyką jogi, że zrobiłam to już tyle razy rano, że jeżeli tego nie zrobię, to czuję się dziwnie. Tak? Albo nawet tak jak mówimy, no, że już tak nieumycie zębów jest raczej mocnym odejściem od normy, bo to jest część naszej rutyny i to jest coś oczywistego. Z drugiej strony właśnie, tak jak powiedziałaś, to też jak wszystko zależy, bo są rzeczy, przy których może rzeczywiście tej intuicji warto posłuchać, typu jeżeli masz ochotę sobie potańczyć w domu, no to nie, może właśnie poczekaj na ten moment, kiedy chcesz sobie puścić muzę i potańczyć. Albo masz gorszy moment i wiesz, że o, to może mi teraz pomóc, ale nie mamy z tym daleko idących celów i oczekiwań, jak właśnie w przypadku tego, jak ty mówisz, że chcesz rysować, chcesz cały czas tworzyć, chcesz cały czas się rozwijać, no to już wymaga tej systematyczności, więc tak jakby mam wrażenie, że pytam się ciebie i szukamy wszyscy rozwiązań i bezpośrednich, konkretnych rad, no a chyba szczególnie w przypadku obcowania z kreatywnością i z twórczością, to ciężko o zasady. Myślę, że to jest dla każdego taka mega osobista droga. Tak, tak. Co do też nawyków, często niektóre rzeczy potrafią nam pomóc jakby z rozwojem czegoś, co chcemy, ale niekoniecznie możemy je lubić. Albo nawet o rozwój samego siebie jako osoba, typu uprawianie sportu. Ostatnio, teraz jeszcze nadal czytam, nie skończyłam tej książki, ale jest ona właśnie napisana na temat nawyków, co jest też
bardzo tam różnych, bardzo wiele różnych tam spostrzeżeń jest, o których tak naprawdę wcześniej nie myślałam. Typu, jeśli coś jest rzeczą, którą byśmy chcieli robić, ale która nas po prostu totalnie odrzuca. Ja muszę to spróbować, jeśli chodzi o mnie i bieganie, bo ja mam czasów piłki ręcznej i za bardzo tego tematu nie lubię. To po prostu często sposobem na to jest jakby przeinaczenie tego, jak o tym myślimy w naszej głowie, że nie, że muszę iść pobiegać, tylko że ja mogę iść pobiegać. Chcę. To są takie małe rzeczy i tam jest naprawdę sporo różnych też jakby neurologicznych powiązań właśnie, które sprawiają, że niektóre nawyki są dla nas bardziej przyjemne, a inne na znowu nie. Więc tak, ja mogę ci później tą książkę podesłać i link. Nazywa się Atomic Habits od Jamesa Cleara. Szczerze, widziałam ją wcześniej, widziałam, mnóstwo ludzi ją polecało, ale miałam takie, to pewnie znowu jedna z tych książek, które po prostu jest tak zwanym hype'em internetu. Tak. Ale jakoś właśnie ostatnio wracałam z Polski i się natknęłam na nią na lotnisku i stwierdziłam, zobaczę, co się tam rozbija o temat. No i jak na razie jest spoko. Więc polecam. Ja słyszałam o tej książce już parę lat temu i pamiętam, że poszłam na skróty i przesłuchałam sobie audiobooka ze streszczeniem tej książki. Aczkolwiek myślę, że z niekorzyścią dla mnie, bo jednak wierzę w to, że tego typu treści warto sobie powoli przyswajać, warto słuchać pewnych powtarzalnych jakichś czy rad, czy wskazówek, czy badań, żeby to tak docierało do nas i tak sobie dojrzewało i w końcu może zaskoczy i to zaczniemy adaptować. Ale powiem ci, że tak słuchając ciebie, myślę, że dużo ze mną zostanie tych refleksji, bo ja mocno sobie wyidealizowałam kwestię kreatywności i pracy twórczej i traktowałam to jako taką czystą, niewymuszoną ekspresję i w sumie i dobrze, fajnie, ale też ciekawie i inaczej jest słyszeć o tym, że to jest tak samo jak każda inna dziedzina życia, którą trzeba po prostu ćwiczyć i na którą trzeba sobie znaleźć przestrzeń. No właśnie, że my w tym zabieganiu, no fajnie byłoby wierzyć w to, że nagle nas natchnie i rzucimy po prostu pracę i postanowimy, że dzisiaj malujemy cały dzień, jakby super, no bardzo filmowe, jakby świetne. Ale żyjemy w takich czasach, że to jest okej wpisać sobie w kalendarz, że między 17 a 18 no właśnie rysuję, albo piszę, albo przeglądam albumy, czy właśnie inspiruję się. No bo mamy tak mocno, myślę, zaprojektowaną już rzeczywistość i tak dużo jest tutaj naszej kontroli, że na takie rzeczy też trzeba przeznaczyć intencjonalnie czas i to jest okej. Tak. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tak, totalnie. Ja myślę że też, że wiesz, pomaga to bardzo też pamiętać o tym, że po prostu, że okej, jest to coś, co lubię robić albo chcę rozwijać i po prostu pomaga nam to złapać ten fokus na daną rzecz w tej jakby codzienności, no bo mnóstwo rzeczy się dzieje. Ja też się przyłapałam ostatnio na tym, że po prostu jak skończyłam tylko pracować, to nie wiem, poszłam na spacer, poszłam do sklepu, a później jak wracałam, to wleciał Netflix, wleciały seriale, tak. Taka rozrywka dość, jak to się mówi, leniwa. Konwencjonalna. Tak. Przyłapałam się na tym właśnie niedawno i miałam takie, kurde, ale ja przecież też naprawdę lubię się relaksować w inny sposób, typu właśnie rysować coś nowego i się pobawić tą kreatywnością, więc dlaczego tego tak nie robię, więc zaczęłam to wpisywać, czy tam sobie odnotowywać gdzieś na boku, okej, tego dnia weź coś z tym podziałaj, no i faktycznie to pomaga. Wczoraj siedziałam na przykład, nie wiem, dwie, trzy godziny prawie siedziałam, rysowałam, no i ten Netflix odszedł do lamusa, więc małe kroki. Bardzo, bardzo dobrze, ale właśnie śmiechem, żartem, słuchaj, pamiętam, jak rozmawiałam ostatnio z moją przyjaciółką i obie przyznałyśmy się sobie do tego, co było bardzo ciekawe, bo mamy taką technikę, której było nam trochę głupio mówić, że mamy listę rzeczy, które bardzo byśmy chciały w wolnym czasie spróbować i kiedy przychodzą takie dni, gdzie czujemy się znudzeni i prawdopodobnie z automatu właśnie włączamy sobie jakiś filmik, jakiś serial,
to otwieramy tę listę, żeby sobie przypomnieć, co nas interesuje. I ja wiem, że to może brzmieć po prostu lamersko, ale no, w takich czasach, gdzie mamy tyle opcji i tyle gotowych rozwiązań, które są właśnie leniwe i proste, moim zdaniem naprawdę warto mieć gdzieś taką listę rzeczy, które wiemy, że są dla nas ważne albo które chcielibyśmy zeksplorować. I tam może być na przykład, nie wiem, u mnie jest stworzenie swojej playlisty, bo od miesięcy chciałam sobie uporządkować parę tematów muzycznych, ale ja wiem, że mi to sprawi przyjemność. Ja wiem, że chcę to zrobić, ale zawsze wygra coś takiego prostszego, mniej wysiłkowego, wiadomo, po całym dniu. I w momencie, kiedy otwierasz to, taki notes i zdajesz sobie sprawę, że są inne ciekawsze rzeczy, to ja uważam, że to jest bardzo spoko tip, więc polecam, nie ma co się wstydzić. I tak samo super, że wiesz, udało ci się przełamać to, mimo że miałaś inną opcję, że wygrało jednak to, co wiesz, że na koniec dnia będzie dla ciebie bardziej owocne i sprawi, że będziesz się czuła lepiej ze sobą i z tym, jak spędziłaś wieczór. Tak, się bardzo z tego cieszę, dzięki. Ale tak wróciłabym do samego początku, kiedy zapytałam się ciebie o bycie artystką, bo mam taką refleksję ostatnio, że często słowa i przypisywanie słowom znaczeń utrudnia nam życie, że zamiast właśnie robić to, co czujemy, robić to, na co mamy ochotę, to, co nam podpowiada nasza intuicja i to, jakie mieliśmy, nie wiem, zajawki właśnie jako dzieci, my skupiamy się na tym, że właśnie no nie jestem artystką, bo nie skończyłam artystycznej uczelni, bo artystą to jest właśnie Picasso i Dali, bo artysta to powinien malować codziennie, bo artysta, jeżeli nie wiąże z tym swojej ścieżki zawodowej, no to nie jest artystą i że nakładając tyle właśnie etykiet, tyle definicji, my odbieramy sobie przyjemność z tego, żeby po prostu wziąć farby i coś pomazać i nie wiem, możemy to wyrzucić, możemy to powiesić, możemy z tym nic nie zrobić, możemy nad tym pracować rok. I sama właśnie ty, mimo że właśnie pracujesz w branży kreatywnej i jesteś artystką na co dzień, masz artystyczną posadę, można tak powiedzieć, to też czułaś taki lekki, też było to słychać i też no to wiesz, taki lekki właśnie dyskomfort, żeby powiedzieć, że to jest bycie artystą i nawet użyłaś takiego stwierdzenia, że czy to jest, może to nie jest sztuka przez wielkie S, no nie? I znowu mamy pewne przekonania odnośnie tego, czym jest sztuka, a trochę mam wrażenie, że to są takie ograniczające, nie wiem, terminy czy definicje. Tak, myślę, że one mają dość sporo konotacji już narzuconych przez historię, przez społeczeństwo. Myślę, że też często ludzie po prostu słysząc artysta mają nieco bardziej wyolbrzymione pojęcie tego słowa niż my. Więc też zwracam uwagę na to, jak społeczeństwo odbiera nas, kiedy jakby się oznaczymy tym słowem i tak dalej. Generalnie tak, narzucone już pewne znaczenia słów i takie wyobrażenie społeczeństwa na tego, co każdy z nas powinien robić na co dzień, co jest ważne, kariera, pieniądze, sukces. Przez to wszystko ludzie tak, myślę, zatracają na co dzień. My wszyscy zatracamy jakby poczucie tego, co sprawia nam największą przyjemność i jak chcemy ten czas tutaj w tym życiu spędzać. No, bardzo, bardzo ciężki temat, żeby się też z tego wybić, po prostu powiedzieć. Nie będę się wami przejmować, nie będę się przejmować niczym, co, tak. Co jest narzucone, no bo wiadomo, nadal musimy jakby się też utrzymać, ale myślę, że to jest najbardziej, jak najbardziej coś wartego do zastanowienia i może nawet zredukowania presji społeczeństwa i presji tego, kim jesteśmy, na rzecz tego, kim chcemy być. Mam pytanie o twoją pracę kreatywną, ale pracę, bo mówiłaś, że tworząc jakieś
na przykład grafiki, musisz trzymać się konkretnych wytycznych, że tutaj jest pewien styl, który nie jest no, oryginalnie twój, tylko on musi iść z klimatem brandu. Ale powiedziałaś coś bardzo ciekawego, że wtedy skupiasz więcej swojej uwagi na opowiedzeniu historii czy na właśnie jakimś elemencie humorystycznym. I to jest ciekawe, bo ktoś mógłby powiedzieć, że nie wiem, praca grafika to jest po prostu zrobienie czegoś ładnego. A okazuje się, że to jest znacznie więcej. Jaką rolę pełni właśnie taki storytelling w tworzeniu grafik? Myślę, że po prostu storytelling pomaga nam przekazać to, co chcemy opowiedzieć daną pracą. Czy to może być obraz, może być właśnie jakaś grafika do Lego. Wiesz, rzeczy wizualne typu kształty, kolory, my to jakby często mamy w podświadomości zakodowane, co one znaczą. I jest to zakodowane już od wieków w ludzkich głowach. Jest to coś, czym się otaczamy od małego i co chłoniemy jakby podświadomie. Czy to nawet, wiesz, jak się zwróci uwagę, bliższą uwagę na bajki, które oglądaliśmy będąc dziećmi, tam jest mnóstwo kolorów użytych w specyficzny sposób, mnóstwo kształtów. Jeśli coś jest bardziej okrągłe, jest bardziej przyjazne, bardziej większe zaufanie sprawia, że po prostu czujemy względem danej postaci. Kolory to samo. Jeśli coś jest czerwone, może być bardziej agresywne niż coś, co jest żółte. Więc tak, i ludzie często sobie nie zdają z tego sprawy, po prostu widząc coś, ale to nadal ma naprawdę bardzo, bardzo spore znaczenie, jeśli chodzi o właśnie o przekazywanie tej wiadomości. Ale czy to jest tak, że jako grafik, graficzka po prostu masz taką bazę wiedzy i to są rzeczy oczywiste w tym zawodzie? Czy ty też przygotowując się na przykład do projektu albo mając na myśli jakąś konkretną historię czy reakcję w odbiorcy, robisz dodatkowy research i też uczysz się cały czas, jak wpłynąć na emocje, na wrażenie takiego konsumenta czy po prostu widza? Myślę, że tutaj wiadomo, jeśli chodzi o podstawy projektowe, to tak, każdy jakby edukując się na to stanowisko, do tej profesji, przechodzi przez te elementy, bo to są no, podstawy projektowe. Natomiast uważam, że zawsze jest dobrze to zgłębiać i zbierać też referencje, odnosić się i szukać jakby prac poprzednich, gdzie możemy zaczerpnąć więcej inspiracji. Wiesz, bo kolor też inaczej oddziałuje na nasze zmysły, będąc zmieszanym z innym kolorem. I to też tam zależy od tego, w jakiej proporcji one się do siebie odnoszą. Tam jest naprawdę wiele różnych elementów, które na siebie nawzajem oddziałują. I to się wydaje łatwe, ale naprawdę takie nie jest. I myślę, że sztuką nie tutaj łatwe. Jest sprawić, żeby coś wyglądało na łatwe, mimo że takie nie jest. I żeby było też łatwe do odebrania. Tak, wydaje się łatwe i naturalne, kiedy na to patrzymy, kiedy ten efekt już jest, ale słuchając ciebie, absolutnie mi osobiście nie wydaje się to łatwe. Ja na maksa to podziwiam i uważam, że to jest niesamowita jakby i wiedza, i umiejętność, żeby móc to połączyć i z tych pojedynczych elementów i też pewnie z jakiegoś tak briefu swoich referencji i swojej własnej jeszcze pracy twórczej stworzyć coś, co daje konkretny efekt na widzu. Jakby mi to w ogóle nie mieści się w głowie i uważam, że to jest sztuka przez wielkie S, moja droga. Ale ciekawi mnie, gdzie ty szukasz inspiracji? Zarówno do pracy tej, o której mówimy teraz, ale też do wszystkich twoich projektów. Miszmasz rzeczy. Często lubię wrócić do prac artystów, projektantów, których kunszt doceniam. Często też znajduję kogoś nowego, którym się zainspiruję, więc po prostu szukam mnóstwo takich referencji, punktów odniesienia, jak mam chwilę wolną. Dobrym też pomysłem jest pójście do muzeum, zobaczyć jakąś wystawę nową, niekoniecznie artysty, którego znamy, artysty, artystki, tylko po prostu pójść, zobaczyć. Nieraz w
wpadnie nam w oko jedna praca, czasami pięć, czasami nic, ale znowu jest tam piękna architektura, muzeum. Architektura też myślę, że jest kapitalnym źródłem inspiracji, bo to tam jest mnóstwo kształtów, jest mnóstwo kontrastów, balans, kolory, to samo. Naprawdę moim zdaniem zawsze po prostu warto jest mieć oczy i uszy dookoła głowy i chłonąć jak gąbka, jak się tylko da. Podróże to samo, zgłębianie różnych kultur i też jak oni podchodzą do na przykład symboliki i referencji. Znowu różne kultury inaczej odczytują kolor, inaczej odczytują kształty, więc sporo różnych informacji do ogarnięcia, sporo różnych źródeł informacji do ogarnięcia, przez co myślę, że takie życie jako kreatywna osoba jak najbardziej jest ciekawe. Teraz znalazłam analogię do kulinariów, o których też wspomniałaś jako przejawie kreatywności. Zdecydowanie mogę powiedzieć i tobie, i słuchaczom, że dla mnie odnalezienie się w kuchni właśnie w takim procesie twórczym było pierwszym krokiem do tego, by dostrzec w sobie tą wewnętrzną artystkę, bo ja wtedy zrozumiałam, że ja w sumie to tak coś tworzę i to całkiem często, bo codziennie, parę razy dziennie i ten pierwiastek kreatywny tutaj przebija i przypomniała mi się moja znajoma, która zajmuje się na co dzień tworzeniem przepisów i ona powiedziała, że dla niej to jest wręcz tak obciążające, że ona idąc przez miasto czy jadąc rowerem dostrzega jakieś warzywo na straganie i już w jej głowie dzieje się po prostu mieszanka smaków, przypraw i pomysłów na to, co może zrobić i ona po prostu jadąc stara się zapamiętać dokładnie ten przepis, który chodzi jej po głowie, notuje to jak najszybciej, bo po prostu jest bardzo płodną artystką tworzącą przepisy. I tak skojarzyło mi się to z tym, co ty opowiedziałaś, że tych bodźców, tych inspiracji jest tak dużo, że jeżeli ktoś ma tą bardzo pobudzoną, kreatywną głowę i cały czas coś projektuje, tworzy, to rzeczywiście można mieć taki aż zalew inspiracji, jeżeli się na nie otworzymy. Tak. Widzisz, dla każdego coś dobrego, jeśli chodzi o podróż przez miasto. Tak, dokładnie. Tak, myślę, że to też, wiesz, możliwe, że jakbym zaczęła więcej gotować, mówiłam ci, że nie jestem wybitną kucharką wcześniej. Możliwe też zgłębienie jakiejś dziedziny i jakby załapanie nieco więcej informacji niż ta, która nie istnieje, moja nie istnieje za bardzo, przyznam się. To może faktycznie zgłębienie tego tematu pozwoliłoby mi zrozumieć to nieco bardziej i wtedy też zainteresować się tym nieco bardziej, więc następnym razem jakbym jechała na rowerze przez Kopenhagę, to faktycznie bym się też może zaczęła rozglądać za straganami i za tym, co mogę tam znaleźć. Czy to warzywa, czy owoce. Tak, ale to jest dokładnie to, co mówisz, że często nam się wydaje, że do czegoś się nie nadajemy, mamy za mało danych i warto jest się wystawiać na te inspiracje, na wiedzę, też to jest prawda, na różne książki, na edukację, na coraz to nowe informacje i tak samo na przykład, wiesz, ja bardzo dużo gotuję i totalnie tak właśnie intuicyjnie to nie jest nic wielkiego, ale dostaję często pytania o to, jak ja na to wpadam albo jak ja to łączę i przez to, że od tylu lat jestem wystawiona na przeróżne właśnie materiały, czy edukacyjne, czy inspirujące, to przychodzi samo i myślę, że podobnie może być w przypadku projektowania, że masz tyle różnych kolorów w głowie, tyle różnych kształtów, układów, pomysłów, że kiedy pojawia się jakiś temat, to twoja głowa sama ci podpowiada, co można zrobić, ale nie mogę sobie odpuścić i nie zapytać cię o to, bo tak jak powiedziałyśmy, jesteś w Kopenhadze i zastanawiam się, czy bycie w takim otoczeniu, możesz też opowiedzieć, jakie to jest otoczenie, bo może nie każdy ma jakieś skojarzenia z Kopenhagą. Czy to jest otoczenie, które twoim zdaniem sprzyja kreatywności i inspiracjom? I tak, i nie. Jeśli chodzi o tak, to Dania, Duńczycy, oni do projektowania bardzo podchodzą praktycznie, myślę. Bardziej sobie cenią formę nad przekaz, użytkowość czegoś, co też przed tym, jak zaczęłyśmy nagrywać, sama zauważyłaś, jak tu byłaś ostatnio w Kopenhadze, że sposób, w jaki są zaprojektowane miasta, one są po prostu przemyślane, tam nie ma decyzji podjętych jakby w sposób bezmyślny.
przypadkowe. To plus też jakby fakt, że oni potrafią docenić design i czy sztukę, co jest bardzo dobrą rzeczą, jeśli chodzi o osoby kreatywne, które po prostu próbują rozwinąć tutaj swoje skrzydła, bo przez to, że wiesz, jak ludzie są skłonni, bo to też jest dwie różne rzeczy, jakby wesprzeć nas jako kreatywnych przez zakup czegoś za większą sumę niż taka, która po prostu pozwoliłaby nam tylko kupić bułkę w sklepie, no to faktycznie to wspomaga rozwój. Jeśli chodzi o nie, rozmawiałam z paroma znajomymi tutaj na ten temat już parę razy. Ciekawym jest to w Danii, że przez to, że jest to dość małym krajem, jest to też jednocześnie dość hermetycznym środowiskiem, bo nie wiem, teraz to już nie pamiętam, ile dokładnie tu mieszka ludzi, parę milionów na cały kraj, więc jakby to nie jest jakaś ogromna liczba i przez to, że też tak naprawdę Dania nie była zbyt nie było tutaj zbyt dużego wpływu obcokrajowców z różnych krajów przez dłuższy czas. Myślę, że to zaczęło się tam jakby dziać od jakby niedawna w porównaniu do innych krajów. To oni też nie mają jakby zróżnicowania w tej kreatywności, do której środowisko ma dostęp. Tutaj na przykład chodząc na różne markety projektowe, targi projektowe, można często zauważyć, że tak naprawdę pewien styl się dość bardzo powtarza i że nie ma tam zbyt wielu oryginalnych pomysłów projektów. Wiadomo, nadal te projekty są dobre, bo oni mają naprawdę dobre wyczucie do designu, natomiast nie jest to zróżnicowane i czasami też może to nie wpływać na nas zbyt stymulująco. Miałam jakiś czas temu tutaj staż w jednej agencji kreatywnej i rozmawiając z dyrektorem wtedy, pytając go bardziej o poradę, zapytałam go po prostu, słuchaj Mes, nie wiem co robić, chcę się dalej rozwijać, ale nie wiem czy mam się stąd wyprowadzić, czy co, żeby wspierać siebie na tej drodze. On po prostu powiedział, że no tutaj za bardzo to ci nie wyjdzie ten rozwój, bardziej na twoim miejscu szedłbym w kierunku albo Londynu, albo Berlina, bo tam faktycznie nie dość, że jest większe zróżnicowanie, to też jest większa konkurencja. No i jak jest większa konkurencja, to też to jest jakby wyścig o przetrwanie, co może nie jest najlepsze, jeśli chodzi o dobrostan psychiczny. Ten stan mentalny, tak. No ale to wiadomo, zależy co chcemy od tego wyciągnąć. No i widzisz, planowałam wtedy przeprowadzkę do Londynu, ale wspomniana wcześniej pandemia mnie też powstrzymała. Mega ciekawe to, co mówisz, bo dla mnie Dania jest takim symbolem właśnie pięknego designu, estetyki, ale wnioskując z twoich słów, może też być taka bardzo bezpieczna i wręcz nudna. Tak, myślę, że będąc tu przez dłuższy czas, możemy jakby popaść w pewną monotonię. To jak najbardziej nie będę cię od tego odbijać, od tego stwierdzenia, bo myślę, że to jest prawda. No i tak, i znowu, wiesz, to jest kwestia teraz, okej, wolę mieszkać gdzieś, gdzie tej monotonii nie ma, ale jest ciężej powiązać po prostu koniec z końcem, albo wiesz, o co chodzi. Czy po prostu wolę tutaj posiedzieć i na spokojnie może coś wymyślić. Może wymyślić sposób, żeby tą monotonię zgasić. Ja nadal sobie odpowiadam na to pytanie. Próbuję z tą monotonią walczyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czas pokaże. Słuchaj, ja trzymam kciuki. Natomiast podałaś przykład bezpiecznej, estetycznej i stylowej przystani, jaką jest Dania. Podałaś przykład wyzwania, ale też niesamowicie kreatywnego i twórczego miejsca, jakim może być Londyn czy Berlin. A jak zapatrujesz się na miejsca, które
no, są nieco bardziej wymagające, ale może dlatego, że tam z tym poczuciem estetyki bywa różnie i to nie ma być tutaj jakaś wielka krytyka naszego kraju, ale też u mnie już był poruszony temat naszego braku poczucia estetyki narodowego i pewnego kryzysu gustu, albo może w ogóle nie kryzysu, jego braku. Czy myślisz, że takie miejsca, które nie stoją jakoś mocno designem i są, można powiedzieć, że nie wiem, brzydkie, ale chociaż brzydkie jest stwierdzeniem mocno subiektywnym, ale może miejsca, które są ignorantami, jeśli chodzi o design i nie są też wyzwaniem dla twórców, dla artystów. Czy uważasz, że tam też jest jakiś potencjał, że w tych miejscach, które są nieatrakcyjne, rodzą się właśnie piękne rzeczy? Jak najbardziej. Tam jest przestrzeń i to wszystko tak naprawdę zależy od jednostek i od tego też, jak ambitnie podchodzą do tematu. Ja myślę, że jeśli chodzi o takie miejsca, które może nie są aż tak estetycznie rozwinięte, jak na przykład Skandynawia, co znowu jest subiektywne, no bo każdy o gustach się nie dyskutuje, jakby nie patrzeć. Ale tak, myślę, że to też, wiesz, ciekawym jest to, żeby zgłębić jakby historię danych miejsc, bo myślę, że Dania, jeśli chodzi o przeszłość, to wielu dramatów nie przeszła, co dało też im szansę na spokojny rozwój jakby swojej kultury i tak dalej, inne kraje, no na przykład Polska, przez co przeszliśmy w przeszłości, to było po prostu, musieliśmy to odbudować, byliśmy pod masą różnych wpływów z innych kultur, więc to wszystko jest naprawdę ciężkie do posklejania i też nawet taka, wiesz, to, ale też fakt tego, jakby zakorzenione jest w nas, Polakach, Polkach, myślę, takie jakby sposób myślenia. Może nie wszyscy, nie chcę teraz wszystkich do jednego wora wrzucać, ale myślę, że często się też przejawia fakt, że będąc na przykład zapytanym o zaprojektowanie na przykład jakiegoś logo dla firmy, często ludzie mają tendencję do tego, żeby kwestionować nasz profesjonalizm, bo mówią, no wiesz, ale ja też mam wyczucie estetyki, ja też widzę, mam oczy. Ja myślę, że tutaj jak dodasz palemkę i dodasz jakiś gradient, dodasz jeszcze tam jakąś postać, to myślę, że to logo będzie super, będzie naprawdę super przedstawiało wizerunek mojej firmy. No, okay. Wiesz, niekoniecznie to będzie czytelne, prawda, jeśli chodzi o to, jak to ze względu projektowego wygląda. Więc tak, to jest bardzo ciekawe, że po prostu my lubimy mieć swoje zdanie, nie lubimy być stłamszeni i jakby mieć narzucone czyjąś inną wizję. Lubimy jakby też kreować swoją codzienność. Znaczy to jest też otwarcie takiego dużego tematu, który może przeniesiemy na inną rozmowę, ale to jest ciekawe z takiego punktu, że taki może lekki brak zaufania do artystów, których zatrudniamy, ale też właśnie pięknie myślę, że to się kompozycyjnie łączy. Te nasze przekonania odnośnie artystów, odnośnie tego, kim jest zawód artysty, mają też przełożenie na to, że potem zatrudniając taką osobę, my trochę możemy nie traktować jej poważnie. Nie wiem, na ile to jest case polski i na ile to jest rzeczywiście duży temat, ale kiedy w luźnych rozmowach takich stereotypowych możemy mówić, że to jest artysta albo wiecznie poszukujący, nigdy jakby nie stający na własnych nogach, który walczy właśnie o przetrwanie, to potem to ma przełożenie na to, że współpracując z takim artystą, my nie respektujemy jego zdania, może nie dostrzegamy tego, że to jest też specjalista, rzemieślnik, osoba, która ma pewną wiedzę techniczną, okej, jest postacią kreatywną, ale ona może nam też w funkcjonalny sposób doradzić czy dopomóc, więc ja bym może właśnie życzyła nam tego zdefiniowania, czym jest artysta i dlaczego jest to równie ważna funkcja i ta kreatywna praca jest równie istotna jak każda inna. Z tym bym zostawiła nas. Co ty na to? Brzmi dobrze. Teraz zadanie, research, zgłębienie znaczenia słowa artysta, artystka.
Tak, albo każdy sobie na to odpowie. Słuchaj, Pola, ja tobie bardzo dziękuję za poświęcony czas i za to, że opowiedziałaś nam tyle ciekawych rzeczy i myślę, że zaszczepiłaś sporo takich ziarenek do refleksji, to na przeróżne tematy, bo popłynęłyśmy po różnych falach, że tak to ujmę. Ja życzę tobie oczywiście przestrzeni zorganizowanej na kreatywność, ale żeby czasami też intuicja mówiła ci, żeby sięgnąć po ołówek, czy po rysik, czy po co tam sięgasz, ale też żebyś była w otoczeniu, które cię inspiruje i podejmowała decyzje, które wspierają twoją dalszą pracę twórczą. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki za zaproszenie i za rozmowę. Do usłyszenia. Dzięki. Na razie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i raz jeszcze dziękuję Marcellego za objęcie nad nim patronatu. Zachęcam Was do sprawdzenia linków w opisie, aby dowiedzieć się więcej o marce. Jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca, kiedy mam dla Was solówkę i możecie posłuchać go na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Niezmiennie odsyłam Was też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, gdzie wrzucam regularne treści powiązane z tematami podcastowymi. Jeszcze raz wielkie dzięki, do usłyszenia, cześć!